Witajcie kochani, dzisiaj będzie taki filmik porównawczy o lakierach. Ja już nakręciłam kiedyś taki filmik, ale on, tak jak wam wtedy powiedziałam, miał być pierwszym, jaki wgram na YouTube i bardzo dużo o nim myślałam, jak go zrobić, żeby byś się podobał. No niestety wyszedł jak wyszedł, wielka klapa, więc postanowiłam od dnia dzisiejszego będę wgrywała takie krótkie migawki, jaki lakier mam na paznokciach i ile się utrzymuje. I myślę, że z tego będzie fajny film. I tak od początku. Tu mam lakier do paznokci. O. Sally Hansen. Numer to jest 7. Mam go teraz na paznokciach. O. Widzicie? W kamerze wychodzi taka żółta poświata na paznokciach. O, teraz dobrze. Sorry za moje krzywe palce, no ale wiecie, w tym wieku to, że w ogóle się ma palce, to cud. Tak wygląda to długopis, nie patrzcie. Szybko po prostu pomalowałam, nie mam wyciętych skórek. Mam nałożoną najpierw odżywkę. O, to jest taka odżywka takiego koloru, ale ona nie jest taka bardzo pistacjowa, jak się ją położy na paznokciu, to bardziej bym powiedziała, że jest taka żółtawa, nie, taka jaki kolor to wam powiedzieć, no zielonkawa, ale bardziej bym powiedziała, że pod żółty kolor. I po lakierze daję sobie z Rimmela takie cudo. To miał być, ja to kupiłam jako wysuszacz. No nie wiem, to zależy jeszcze, jaki lakier mam położony, bo to chyba bardziej bym powiedziała właśnie, jeszcze bardziej namacza i dłużej schną paznokcie, ale już go mam połowę, więc go już wymęczę i kupię sobie nowy po prostu. No i tak, chciałam wam jeszcze pokazać jedną rzecz. O, latam z tym lakierem dzisiaj jak szatan. Na wierzchu to jest taki opalizujący róż i on ma takie delikatnie drobinki, tak jakby się wydawać mogło. Ale zobaczcie, jak otworzę, to już, o, widzicie, to jest taki żółty kolor. I powiedzcie mi, bo ja pierwszy raz mam ten lakier z tej firmy, taki lakier, czy on ma być taki właśnie, że na buteleczce jest taki kolor, a w środku wychodzi, że żółty, i na paznokciach, zobaczcie, on jest takim kolorem, ale wpada w żółć. Jeszcze raz wam pokażę moje brzydkie paluchy. O. Widzicie? Taki lekko żółtawy odcień. Jeżeli będziecie oglądać ten filmik, proszę dajcie mi znać, czy faktycznie on jest taki dwukolorowy, czy po prostu no, nie powinien taki być. Mnie to nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, śmiesznie wygląda. Z tym, że też bardzo chciałabym wiedzieć, czy to jest kwestia właśnie tej firmy produkującej takie lakiery. Także będę bardzo wdzięczna. I to na razie tyle. O, teraz jest idealnie. Kolejny lakier, firma Kallos Cosmetics. I teraz tak, on ma kolor nudowy, lekko wpadający w róż i ma pełno tych migających drobinek. To jest brokat, ale taki bardzo delikatny, w sensie tak, nie takie duże płatki i te średnie, tylko te najmniejsze. I teraz pokażę wam, jak wygląda na moich paznokciach. To jest jedna warstwa lakieru. Czekajcie sekundkę jeszcze, może mi się uda bliżej. No nie. Chciałam wam naprawdę oddać jak najwięcej tego. To jest jedna warstwa lakieru. Pod spodem oczywiście, tak jak wam pokazywałam, odżywka, na wierzchu top coat, ale chyba już nawet nie musiałabym dawać top coatu, ponieważ no, mieni się wyśmienicie. Też daje taki żółty poblask, widzicie? Delikatny. No cóż, no, nie można mieć wszystkiego. Ja uważam, że jest moim ulubieńcem. Bardzo mi się podoba, jest delikatny. Na wyjazdy, kiedy się boimy, że coś nam odpryśnie, brokat zawsze sprawdza się wyśmienicie. Rzadko odpryskuje po dwóch dniach.
Kolejny lakier. Kolejny lakier to jest taki nudowy, nawet bardzo bym powiedziała, niestety w kamerze wygląda jak róż. Nie, to jest taki lekki nud. Mam go na paznokciach. To jest bezbarwny lakierek, super na każde wyjście, rewelacyjny. Co mogę powiedzieć? Numerek to jest, teraz Wam powiem, bo demencja starczy, nie wiem czy zobaczycie tu. Nie. To jest numer... Powiem Wam, że nie widzę za dobrze. W sensie takim, że jest na szkle i nie jest tak bardzo przezroczysty. Może będzie widać w kamerze. To jest lakier, taka czerwień, ale bardzo delikatna, taka pudrowa czerwień, bym powiedziała. I tak jak powiedziałam, to jest taki czerwony, pudrowy numerek, zaraz Wam powiem, 28, nie wiem czy tutaj troszeczkę widać, tak, 28 i to są lakiery ze świata paznokci i paznokcie prezentują się tak. To jest warstwa, to są dwie warstwy, bo chciałam powiedzieć podwójna. Dwie warstwy prezentuje się tak. To jest lekko matowy, czyli jak się go położy, to jest taka jakby, no taki mat. Ładny, delikatny jest tu poblask, bo po jednym pomalowaniu paznokci jest straszliwy mat. Lekko kryje, tak powiedziałabym, 8 na 10, a przy dwóch warstwach prezentuje się tak. I na tych paznokciach mam po raz pierwszy coś takiego. Tak lepiej. Zobaczcie, co tu jest napisane. Zobaczycie? Nie, pewnie chciałabym jak najbliżej, ale już to jest to, co mój aparat może zdziałać. Przyspieszacz schnięcia lakieru na błyszczenia. Jedna, dwie kropelki wystarczą na paznokieć. No, rewelacja. Ja to dostałam od mojej fanki. Ja jestem pod bardzo miłym wrażeniem. Ja sobie to jeszcze kupię. Słuchajcie, lakier, który schnie no, dobre pół godziny i jeszcze jest tak, że zawsze się gdzieś tam stuknie, puknie i zadrze, to coś mega, rewelacja, naprawdę wysusza paznokieć pomalowany podwójnie lakierem, dwie warstwy, na trzech jeszcze nie sprawdzałam, ale dwie warstwy wysusza w 2-3 minuty i robi taką powłoczkę. Słyszycie? No, rewelacja. Polecam. Kolejny lakier to jest taki połyskujący. Bardzo dużo ma brokatu. To jest złoto-czerwony. Powiem Wam, że lekko... Trudno mi określić, bo jest lekko wodnisty, ale jest bardzo... Konsystencja jest bardziej w stronę żelowej. Mieni się przepięknie. Tak jak widzicie, naprawdę, no... Tak jak widać, tak się mieni. I na palcach. O, zobaczcie, to jest chyba najlepiej widać. Zaraz Wam pokażę moje palce. Tak wygląda. Wiecie co, na paznokciach nie oddaję tego koloru. Na żywo, musicie mi uwierzyć, to jest naprawdę z 10 razy lepsze. O, może tak, ale no nie oddaję tego. No jest fajny, długo się trzyma, no bo brokat wiadomo, zawsze dłużej wytrzymuje niż zwykły lakier. Ja sobie jeszcze zrobiłam tym cudem, to cudo jest cudo, naprawdę. Jedna kropelka wystarcza i 2 minuty i paznokcie są suche przy dwóch warstwach. Przy trzech jeszcze nie sprawdzałam, tak jak Wam mówiłam, to jest to cudo. Kurczę, ja sobie zaraz usiądę i sobie kupię jeszcze jedną butlę, jakby była w większym rozmiarze, większa pojemność, to siadam i kupuję naprawdę. No, polecam Wam, polecam.